Witam serdecznie, tu Adam Jurkiewicz. Dzisiaj chciałbym pokazać Państwu, w jaki sposób można zainstalować sobie na naszym szkolnym remiksie uczniowskim oprogramowanie do przeglądania plików PDF Foxit Reader. Przede wszystkim uruchamiamy sobie przeglądarkę i wprowadzamy adres strony internetowej foxitsoftware.com. Przechodzimy do strony. Następnie przechodzimy do sekcji Download, czyli pobieranie. W tym momencie możemy sobie tutaj darmowy PDF Foxit Reader wybrać. Mamy dla Windows, dla desktop Linux, dla innych systemów również. Wybieramy desktop Linux. Przechodzimy do Free Download i możemy sobie wybrać Package Type. Są dostępne pakiety typu DEB oraz RPM, jednak sprawdziłem już przed chwileczką, one zostały źle przygotowane dla systemów linuxowych. Niestety programiści firmy Foxit Software nie przyłożyli się specjalnie, nie dają się zainstalować w łatwy sposób, więc nie będę Państwu pokazywał próby nawet wykonania tego. Skupmy się na Package Type BZ2, to jest przynajmniej zwykłe archiwum, które będzie dostępne dla nas do instalacji i do zapisu. Zapiszemy sobie plik. On się chwilę zapisuje. Dobrze, zakończono pobieranie. Teraz możemy już zminimalizować przeglądarkę i przejść do menadżera plików, aby rozpakować sobie nasze archiwum. Cóż tutaj możemy zrobić? Przechodzimy do części pobrane. Mamy nasz Foxit Reader TAR BZ2. Powiedzmy, że przeniesiemy go sobie do katalogu domowego. OK, przenieśliśmy. Tutaj klikamy prawym klawiszem myszy i najzwyklej w świecie zrobimy rozpakuj tutaj. To spowoduje utworzenie katalogu, który nazywa się w przypadku Foxit Readera 1-1.1 release. A zmienimy sobie jego nazwę, prawy klawisz myszy i tutaj będzie zmień nazwę. I nazwiemy go Foxit. O, teraz możemy wejść sobie do środka. Mamy ikonkę programu, która po uruchomieniu po prostu uruchamia nam program. I tyle. Mogę zobaczyć, że wszystko działa. Mogę sobie nawet otworzyć dowolny plik PDF. A powiedzmy, weźmy sobie autorytet nauczyciela. To jest taka ciekawa pozycja, którą kiedyś właściciel Adam Jurkiewicz pobrałem sobie i zakupiłem. Mogę go używać. Żeby było łatwiej, możemy sobie jeszcze utworzyć ikonę do tego programu na pulpicie. Oczywiście klikamy sobie prawym klawiszem myszy na pulpicie. Robimy utwórz, aktywator, nazwa Foxit PDF, polecenie. Wybieramy sobie katalog Foxit, Foxit Reader. Możemy sobie dobrać jakąś ikonę tutaj z dostępnych ikon, na przykład PDF. O tak. Utwórz. I mamy szybki dostęp do programu. Zupełnie inną sprawą jest oczywiście przypisanie tego programu jako automatycznego do uruchamiania przy plikach PDF, ale o tym może następnym razem. Jeszcze raz pokażę Foxit Reader działający w systemie szkolny remiks uczniowski, wersja dla Linuxa. Dziękuję serdecznie.